Przeszłość, nawyki, rodzice i szkoła. Nie obchodzą mnie Twoje wymówki. To, co zrobili Twoi rodzice, nauczyciele i inni ludzie z Twojej przeszłości, to tylko zdarzenia, które ukształtowały Ciebie w jakimś celu. I Ty tego celu nie musisz teraz znać. Zobaczysz to w przyszłości jako pozytywny skutek. Emocje są po to, by cieszyć się życiem. Teraz dla mnie świadomie są tylko dwa stany: stan pierwszy teraz i stan drugi jutro. Emocje w przeszłości to chyba skutek ego. Z wyjątkiem zapamiętania dobrych wspomnień, nie widzę innego celu ich użytkowania w przeszłości. Przeszłość jest z tyłu to tylko wspomnienie i lekcje, z których możesz wyciągnąć wnioski. Możesz wyciągnąć wnioski, ale nie musisz. Nic nie musisz. Możesz żyć po staremu, robić po staremu, ale nie miej wtedy do nikogo pretensji, że nic nie zmienia się na dobre w twoim życiu. Siedź przed telewizorem, kąpem, żłob piwo i nie uczekuj żadnych zmian. Albo wyciągaj wnioski. I postępuj na nowo. Rób rzeczy, które zawsze chciałeś robić. Dzisiaj, a nie kiedyś. Może potem już nie będzie okazji, żeby to zrealizować. Najwyżej nie wyśpisz się kilka tygodni z rzędu, ale zaplanujesz i zrealizujesz to teraz. Bo zobacz. Spójrz teraz na swoje stopy. W którą stronę są skierowane? Tak, do przodu. A oczy masz z tyłu, czy też z przodu głowy? A więc jesteś zaprojektowany tak, by iść przed siebie, prawda? to wytłumasz mi do jasnej anielki, dlaczego przez cały czas odwracałeś się do tyłu i tam szukałeś wymówek. Idź do przodu. Tam jest twoja przyszłość. Jak chcesz dojść do wyznaczonych celów, jeśli non-stop oglądasz się za siebie? Tą starą metodą w najlepszym razie nabijesz sobie guza, gdy się potkniesz, albo tak jak ja kiedyś przewaliłem znak drogowy, bo obracałem się do tyłu idąc chodnikiem. Nie ma żadnych paradygmatów. Większość doświadczenia zbieramy na własnej skórze. Nie ma takiej opcji, że ktoś ci powiedział, jesteś taki a taki. Nie ma. Nie i już. Ty sam wiesz, co jest dla ciebie najlepsze. Z czym najlepiej się czujesz. Kiedy jesteś uczciwy wobec siebie. Jakie jedzenie tobie smakuje. I jak chcesz spędzać czas, co sprawi tobie przyjemność. Zdecyduj się, czy sam chcesz kierować swoim życiem. Zarządzać swoim czasem. Czy pozwolisz innym ludziom by użyli twojego ciała i twojego czasu do realizacji ich celów i ich marzeń za twoją pomocą? Hmm? Decyduj więc. Czy będziesz postępować tak, że to będą ich wizje, ich wyobrażenia, ich marzenia i ich cele, czy twoje? Czy sam sobie jesteś sterem i okrętem? Ty ponosisz konsekwencje Twojego życia. Ty i tylko Ty. Wówczas to Ty zbierasz plony. Pozytywne i negatywne sprawy. Nie ma doświadczeń negatywnych. Są tylko przepracowane lekcje. Albo zaległe zadania domowe. Świadomie wyobrażam sobie, że wszystko, co mnie spotyka, jest długofalowo dobre tak żeby nie dzielić świata na biały i czarny i pozwolić życiu mieć pełną rozpiętość barw, używam takiego filtra. To, co dobre, zapamiętuję z dobrymi emocjami, z tym dobrym samopoczuciem, które jest w środku w tamtym wspomnieniu, z czymś fajnym, co zrobiłem, co mnie nakręca, jest taką dobrą kotwicą, że idę we właściwą stronę i w moim życiu dzieje się dobrze, a te wspomnienia utwierdzają mnie w tym, że mam coś dobrego, właśnie do wspominania. A to, co jest potencjalnie negatywne, odbieram jako czystą informację z przestrzeni. I nie ma tam żadnych emocji. To może być prosta informacja. Aha, nie rób tak więcej, albo następnym razem działaj inaczej. W ten sposób cofam się do przeszłości, tylko po to, żeby sprawdzić, jak. Przebiegała jakaś sytuacja, po to, żeby wyciągnąć wnioski, żeby następnym razem nie popełnić tego samego błędu. A więc, ewaporując ego, sprzątam razem z nim negatywne emocje. W ten sposób zostają w życiu tylko bogate barwy. A to, co kiedyś w przeszłości było czarne, dziś jest tylko elementem suchej, logicznej analizy podjętych wyborów i przyczynkiem do lepszych decyzji w życiu, a pozytywna reszta jest bogatym doświadczeniem i takim fajnym dodatkiem do tego, co pamiętam.